Jest też kilka wierszy nawiązujących do polskiej historii, bo Pani jest bardzo przywiązana do tradycji polskiej. Wyjechała Pani z Polski dosyć dawno, no, tak. Ale wraca Pani regularnie, tak. I ma Pani kontakt na co dzień z Polską. Tak. Czy mam przeczytać? Bardzo proszę. Może właśnie w takim razie poprosimy Panią o przeczytanie kilku wierszy. No, na przykład wiersz Słowa z roku 2006. Słowa. Przysiadają na progu, do drzwi skrobią nocą. W szparach między belkami widzę złote oczy. Proszę, wpuść nas, powrócić chcemy na Twoją służbę. Siadając przed kominkiem, opowieści nowe splatać ze srebrnych nitek czasu, który upływa, świata, co przemija. To byłby jeden. Drugi jest taki troszkę regionalny, ponieważ jestem poznanianką z urodzenia, więc próbowałam scharakteryzować życie we własnym mieście. A gdzie to jest? Poezja placka drożdżowego z kruszonką rozpływającą się w ustach. Poezja złotego sernika na pianie ubitej z białek. Gdzie sprawy ważne, to wyprasowana koszula, czyste miasto, dobrze wykonana praca. Gdzie w tramwaju, widząc starszą panią, młodzi ludzie ustępują miejsca. Gdzie miejsca w kolejce przestrzegać należy dokładnie. Gdzie patriotyzm widać w porządku spraw i rzeczy, a tylko czasem w marszu ulicami. Gdzie moja żona dobrze piecze, jest najwyższą pochwałą męża, a zaprawy na zimę obowiązkiem żony. To bardzo proszę. Jest to wiersz poświęcony Kościołowi Świętego Krzyża w Warszawie. Jego czwarty upadek. Przystanął z krzyżem u wejścia świątyni, upadł potrącony odłamkiem bomby, ale dźwigając krzyż na swoim grzbiecie, legnął twarzą do nieba i swą rękę wzniósł z uszy, wskazywał w górę, powtarzając hasło Sursum Corda. Et resurrexit urbs z ruin wojny. Dzięki temu wołaniu utrwalonemu w ludzkich sercach pieczęcią nadziei. On powstał z krzyżem i na dawnym miejscu stoi, wzywając do powstania sumień. To jest 2007 roku. Czym był on, ten wiersz był inspirowany, jakimś wydarzeniem konkretnym? No, tak, dlatego że w czasie wojny, jak Niemcy bombardowali Warszawę, właśnie postać Chrystusa sprzed kościoła Świętego Krzyża. No tak, to wiemy oczywiście, bruku, to jest tak. Ale dlaczego akurat w 2007 roku postanowiła Pani napisać o tym wiersz? No bo sytuacja moralna, powiedzmy, jakoś wymaga takiego wiersza. Rozumiem. Tak, sytuacja moralna. Właśnie dlatego powstanie sumień. No i nie wiem, czy jeszcze Pani sobie życzy coś przeczytać? Wiem, że napisała Pani również wiersz o Katyniu. No tak. Teraz była rocznica wystawy, książki na ten temat i tak dalej. We Francji był film Wajdy. Wystawa w Inwalidach na temat udziału Polaków w II wojnie światowej. No jakoś to się tak składa. Żal. Chłopcy z Katynia, jaki żal, że was nie mogło być w ojczyźnie, by waszym dzieciom snuć opowieść o trudnych latach bohaterstwa, o walce ducha z lękiem, trwogą, które odwagi nie przemogą, które opadną z przyszłym świtem nadziei twardej niby krzemień. Boże, Ty krew ich w rosę przemień, by pamięć słowa znamienite wyryła w spiżu hołd braterstwa. Tak, widzę, że ten wiersz wywołuje w nas wielkie wzruszenie. Bardzo piękny wiersz. Czy wiersze te pisze Pani po polsku. Czy były one tłumaczone na francuskie? Nie były.
Nie. Ale mogłaby pani sama je zresztą przetłumaczyć, bo jest pani romanistką, jest pani doktorem romanistyki. Tak jest. Ukończyła pani studia właśnie w tej dziedzinie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, więc doskonale pani zna francuski. Doktorat zrobiłam tam, a studia w Krakowie przedtem u profesora Czernego. I nigdy pani nie miała ochoty przetłumaczyć własnych wierszy na francuski? I, proszę pani, owszem, nawet w poprzednich tomikach tak było. Jest jeden, który jest po polsku i po francusku w moim własnym przekładzie. Także to tak. Nazywa się Confin, czyli pogranicze. Pogranicze. Dobrze, to przejdźmy teraz do następnego rozdziału pani działalności, mianowicie do pisma miesięcznika, o ile się nie mylę, Teczka, tak. Który założony został przez panią w 96 roku, więc już ma wielką tradycję i który od kilku lat Od roku ukazuje się na internecie. Przedtem tak. ukazywał się w druku. Tak. Dlaczego i dla kogo pani założyła to pismo? No więc pismo, ponieważ powstało stowarzyszenie, które nazywało się Edition Casimir Le Grand, czyli Kazimierza Wielkiego. Postanowiliśmy razem z Bogdanem Doboszem i jeszcze paroma osobami założyć takie pismo, powiedzmy, na średnim poziomie kulturalnym, z tematyką kulturalną, społeczną, historyczną i tak dalej. No i od tego czasu wychodziło.